Więc tak, jeżeli na tym kanale film zaczyna się od mojego wejścia, to wiadomo już, że będzie ciekawie. W maju 2021 roku pojawił się film o fotografii analogowej. Zamysł niby był fajny, wykonanie było dobre. Tak krótko mówiąc, co poszło źle w poprzednim filmie? Zbyt dużo ambicji, zbyt mało doświadczenia, bo wtedy miałem film kolorowy, mimo że zazwyczaj robię zdjęcia czarno-białe. Filmy mam dwa. To są najbardziej budżetowe opcje, czyli Kentmere, setkę oczywiście czarno-biały, mały obrazek oraz Fomapana 120, także o czułości 100. I tak się zastanawiałem, jak to zrobić, ale pomyślałem, że OWS to są jednak małe obiekty, więc będzie pasował tutaj mały obrazek, a tego sobie zostawię na jakieś większe obiekty. W poprzedniej edycji używaliśmy Zenita i tak, sprzętu jakiego będę używał. Pierwsze, co przychodzi do głowy, jak ktoś mówi o przedwojennym aparacie na mały obrazek, to jest oczywiście Leica. Tylko wiadomo, oni ustalili standard klatki, który jest trzymany obecnie. Ja natomiast mam aparacik, który... wrzucę go na ziemię. Który także używa tego samego formatu, ale wprowadził kolejną innowację. Szybko streszczając historię twórcy tego aparatu, można powiedzieć, że w 1908 roku, w wieku 26 lat, założył firmę, która pod koniec istnienia nazywała się Contessa Nettel. W 1926 roku połączyła się ona z trzema innymi zakładami i stworzyli Zeiss Icon, gdzie Nagel był dyrektorem produkcji. Dwa lata później odszedł i wrócił do prywatnej działalności. Historia tego aparatu zaczyna się w 1932 roku, kiedy Nagel sprzedał swoją fabrykę Kodakowi i dalej pozostawał jej szefem. Ze wsparciem Kodaka zaczął projektować aparat, który miał być konkurencją dla Leica i Contaxa, ale jednocześnie miał być bardziej dostępny dla ludzi, co od początku było celem Eastmana. Razem z aparatem zaczął projektować film, który miał pasować do wcześniej wspomnianych aparatów. Początkowo Leica działały na swoje dedykowane kasety, które trzeba było jednak samemu uzupełniać w ciemni, co oczywiście nie było zbyt wygodne. W 1934 roku razem z pierwszą retiną zaprezentował on film typ 135, który był dokładnie tym samym formatem używanym w Leica i Contaxie, ale był on już sprzedawany w gotowych kasetach, które pasowały do wcześniejszych aparatów. Stał się tak popularny, że razem z filmem typ 120, który również został zaprezentowany przez Kodaka jednak aż w 1901 roku, są najpopularniejszymi typami filmów dostępnymi obecnie w produkcji. Jeszcze mówiąc, dlaczego używam przedwojennego sprzętu, bo jest to ciekawsze, przedwojenne schrony. No to wypadałoby zrobić zdjęcia ich sprzętem z tego samego okresu, plus mnie zawsze właśnie w fotografii analogowej interesowało to, zająłem się nią właśnie przez to, że ona jest trudniejsza od zwykłej. Jeżeli aparat wymagałby ode mnie tylko tego, że ja sobie podejdę do obiektu i ustawię kadr, no to byłoby tej zabawy za mało. Ale zajmiemy się jeszcze zasadami, że tak powiem, obecnej edycji fotografii analogowej na OWS. Tak jak mówię, film czarno-biały mamy, bo on jest łatwiejszy w skanowaniu. Plus mamy zimę, tak jak widzicie. I obszar działań jest zawężony. Wcześniej był cały OWS. Obecnie najdalszy punkt to jest Niezdarka, która jest po mojej lewej, bo tutaj mamy zalew Świerkę-Klaniec. Natomiast najbardziej na południe wysunięty punkt, Kolonia Zgorzelec, miałem w planach, żeby trochę bliżej to zakończyć, ale jak tak sobie wypisywałem ciekawsze obiekty, to w planach miałem, żeby zakończyć na schronie numer 1, paradoksalnie, który byłby ostatni, a tam miałem chyba dopiero 27 zdjęcie, bo miałem już taką fajną wizję, że ta jedynka jest pomalowana i będzie śmiesznie wyglądać, jak wszystko dookoła jest białe. Później sobie przypomniałem, że przecież film jest czarno-biały, więc to nie będzie miało praktycznie żadnego znaczenia. Natomiast z północy ostatnia edycja zakończyła się na moście ufortyfikowanym.
ale obecnie tego mostu fortyfikowanego już nie ma, bo został on zlikwidowany w trakcie modernizacji torku kolejowego, który obecnie będzie łączył Tarnowskie Góry z Pyrzowicami chyba łączy. No i tak jak na przykład o dworzec w Bytomiu ludzie walczą i to walczą tak mocno, że niektórzy zachowują się tam jakby mieli przynajmniej syndrom oblężonej twierdzy i dochodzi nawet do sytuacji, gdzie ludzie oskarżają PKP o to, że ono zatrudnia ludzi, którzy mają atakować obrońców zabytkowego dworca. Z mostem ufortyfikowanym jest tak, że nim się nikt nie przejął. Jak pojawiła się informacja, że ten etap trasy będzie modernizowany, to było tam kilka postów ludzi, którzy zastanawiają się, jak to będzie z tym mostem. No, ale tak znikł sobie w ciszy. Tu jest egzemplarz używany w tym filmie, tylko mam tam założony kolejny film, no więc muszę się posłużyć jakimś innym wariantem. Mam tutaj tą lepszą wersję dwójkę z dalmierzem. To jest Retinet, tak. Tworzyli dwójkę, to okazało się, że trochę zbyt drogo jak na referencję Kodaka, więc stworzyli Retinette, taką lżejszą dwójkę, tylko jak dobrze widzicie, ta lżejsza dwójka wygląda po prostu jak te pierwsze modele. No jest typ 117, 118, typ nie wiem jaki, bo wczoraj go z pudełka wypakowałem. Wezmę raczej pod uwagę typ 118, czyli kolejny. Tu niestety nie mam okładzin, z wyjątkiem tej tylniej. Jedyne różnice to tak jak widać migawki, ale w tych też się zdarzały te lepsze. One różnią się tym, że te ma jeszcze 1/500 czasu naświetlania. 1/500, zwykły komport ma tylko do 1/300. Natomiast takie już różnice w budowie ich to jest sposób jakby możliwości odblokowania naciągania filmu. Tym jest ta pokrętła, jak nakręcimy film do końca, trzeba to przekręcić delikatnie, tak jak strzałka pokazuje, i można dalej lecieć. Natomiast tutaj jest taka zwykła dźwigienka. Nic w sumie specjalnego nie ma tutaj. Te koło jest odpowiedzialne za wyliczenie jakby długości filmu, żeby zablokować się w odpowiednim momencie i nie przeciągnąć zbyt daleko filmu. Tak, film to orwo jakiś losowy, taki mój testowy, z dłuższym ogonkiem, żeby można było go załadować tam do starszych lejek, fedów, wzorek. Ręką zasłoniłem, ale wkłada się, domyka. W tym znajdują się takie małe wcięcia w tej rolce. Film należy w nie wsunąć. Tak w miarę pewnie. No i w tym przypadku ja lubię jeszcze, tutaj akurat mam duży zapas filmu, ale często montuję tak po prostu na styk, powiedzmy, że wygląda to mniej więcej tak. I lubię go zacząć nawijać jeszcze jak jest otwarty, po to żeby się upewnić, czy dobrze nawija. Bo zdarzyło mi się tak kiedyś, że właśnie mi rolka zjechała z tego chwytu. No i tu widzę, że jest dobrze. Zamyka się ledwo, bo to jest taki też egzemplarz bardziej do postawienia na półce. Tak jak widzicie, nakręcam i widać, że druga rolka też się kręci. I po tym właśnie można poznać, że film jest dobrze założony. Że to się będzie cały czas kręcić. Teraz mi zablokowało. No i tutaj właśnie dźwigienka, licznik klatek przeskakuje i mogę dalej nawijać. No tak jak mówiłem, w tym nawija się i zamiast tej dźwigienki trzeba po prostu delikatnie to drugie pokrętło. No tu oczywiście licznik klatek wyzerować, wizjer jest strasznie mały, ledwo co przez niego widać. Tutaj dalmierzowa ma dwa wizjery, bo jeden jest od dalmierza, drugi od normalnego wizjera.
Późniejsze modele, jak dobrze pamiętam, chyba Retina trójka albo 2A miała już te, jakby powiedzmy, dwa wizjery połączone. Także jest normalny wizjer do podglądania i w środku jest mała plamka dalmierza do ustalenia ostrości. No i naciąg w obydwu jest tak samo, bo to jest ten sam, powiedzmy, typ migawki, czyli górna do naciągu, wybór czasu głównym, największym pierścieniem i spust migawki tutaj. Robię plan awaryjny, bo światłomierz pokazywał mi 1/200. Poszedłem sobie tam też wahania od 1/200 do 1/20. A bardziej bym się skłaniał na tą 1/200. Dla pewności zrobię podobne zdjęcie aparatem i cyfrowym, żeby zobaczyć, czy na pewno 1/200 na takich parametrach to by było dobre rozwiązanie. Na przysłonie F4 muszę już mieć 1/50. To już jest blisko potrzeby używania statywu. Patrząc, jak ile mam jeszcze na nie zdarte, na to, że pierścień ostrości w aparacie i tak już zamarzł. A ja chyba to sobie przełożę na jutro. Jeszcze mi bateria w aparacie właśnie pada. Dobrze, że mam przynajmniej dwie kolejne, ale wiecie, jak jest. Tak więc dzisiaj dzień drugi wyprawy, mamy wtorek. Zdecydowałem, że dzisiaj jeszcze tak luźnie właśnie skończę ten północny rejon i wtedy już będę musiał się przejmować tylko tym, co jest na południu. Tak żeby, wiecie, nie było już dylematów, czy iść tam, czy tam, tylko w jedną stronę. Plany ostatecznie skończyły się na tym, że zrobiłem, tak jak mówiłem, tamę z chronu numer 53 i później ostatecznie w drodze na 52 zrobiłem jeszcze zdjęcie z chronu pozorno uzbrojonego. 52 zrobiłem na 1/50, też już świadomie prześwietliłem, żeby, wiecie, 1/100 to mierzy tam, nie wiem, śnieg czy niebo. A schetom to jest jednak ciemny kloc, więc trzeba więcej światła. A mój statyw, wziąłem dzisiaj jeden statyw. Powoli odkrywamy. Tak, to jest głowica, której używam. A statyw to jest ten nie przedwojenny, tylko produkcji wojennej. No i na przejściówce mogę sobie podpiąć głowicę współczesną. Jak będę używał tej retiny, to nie będę używał tej głowicy, tylko będę ten tak czysto. A teraz sobie podpiąłem głowicę, żeby móc sobie tego aparatu użyć i jakby wyeliminować konieczność noszenia dwóch statywów. Szczególnie, że tamten drugi do lekkich nie należy. Tak, miałem małe wrażenie, że film jakby przeskakiwał się nie do końca, naciągnął tak jak powinien. No, w najgorszym wypadku będzie mi tam lekko klatka nachodzić. Tylko nie wiem, czym to było spowodowane. Co najwyżej powiemy, że to fotografia eksperymentalna. Początkowo miałem w planach zrobić zdjęcie tak, żeby był kochobunkier, a w tle tamten. A to można tak, wiecie, fajnie ustawić tutaj mniej więcej. Tylko on jest słabo widoczny, też tam mam 50, więc
stały obiektyw mam. Myślę, że zrobię tylko zdjęcie schronu. No, zmierzę światło i lecę dalej. Dobra, więc zmierzyłem światło na przysłonie 3,5. Mam jej... Niby wychodzi 1,50. Z tym, że tutaj jest, wiecie, dużo drzew ciemnych. Więc zrobię 1,25. Ale tym razem użyję wężyka spustowego. Tak, trzeba otworzyć. Tak jak mówiłem, ten śmieszny bolec tutaj wykręcę. Włożę go sobie do torby tutaj, żeby go nie zgubić. I tak go zgubię, a później będę robić sobie porządek w torbie i się okaże, że się go znalazłem. Więc tak wygląda pełny secik i tak się skupiłem na ustawieniu statywu, że zapomniałem ostrość przestawić. Miałem na nieskończoność, byłem na 5 metrów, 4 może od schronu, więc trochę to przestrzelone jest. Zestaw średnich wiadomości brzmi tak, że skończyła mi się karta pamięci przed chwilą, więc przerwało mi nagrywanie. A jak robiłem zdjęcie, zorientowałem się, że na poprzednim obiekcie chyba filmu nie przewinąłem, więc dwa razy klatkę naświetliłem. No i wyjdzie śmiesznie. Więc... Jest czwartek, wczoraj zrobiłem sobie dzień wolnego i powiedzmy, że udało mi się skończyć północny. Tak jak się domyślacie, to są bobrkowniki, tutaj mamy tam autostradę. Tor, który był na liście obiektów do zrobienia zdjęcia, tylko tak jak widzicie, z tej strony jest zarośnięty, z drugiej strony jeszcze gorzej. Więc zamiast tego zrobię zdjęcie północnego, tylko do niego trzeba się przebić najpierw przez krzaki, później trzeba zjechać z górki, a trochę mi zejdzie. No i mamy to, o czym mówiłem. Początkowo miałem plany, żeby sanki zabrać, tylko nie umiałem ich znaleźć. I teraz tak patrzę, to tych drzew bym tam nie chciał tartanować na dole. Tu jest wyjątkowo dużo śniegu. Użyję standardowej długości, czyli puszka energetyka półlitrowego. No jest głęboko. Ja już jestem cały w kamuflażu. Plus jest taki, że nie dość, że mam wysokie buty, to spodnie są właśnie specjalne do chodzenia w śniegu. I mają taką jeszcze nakładkę na buty. Takie wbudowane opinacze, można by powiedzieć. Ej, dobra, nieźle. Tutaj można sobie już normalnie zejść. Ale się nagadałem, nazjeżdżałem. To tam musimy iść na schron. No i tutaj mamy ten mniejszy schron. Mamy kopułę, tam jest wejście przy tych krzakach. I ja śnieg zgarnę tak przynajmniej z dołu, żeby było widać te otwory obserwacyjne. Pierwszy etap jest, teraz jeszcze nasypać śniegu, żeby wyglądało to trochę naturalnie jednak. No, lepiej nie będzie. Tutaj zazwyczaj jest zawsze jakaś dziurka w płocie obok niego.
No i będę właśnie trzymał się taki kadr ustalić. Tylko będę musiał podejść trochę bliżej chyba. Początkowo myślałem, żeby to w ogóle z karty zrobić, tylko teraz boję się, że zjadę trochę za daleko. Jest to na dziur, on jest co chwilę łatany płot tutaj. I kurczę, coś podejrzanie dzisiaj. Jakieś podejrzanie, nie ma przejścia. U mnie rekord to było przejście przez trzy takie okienka. Co prawda dzisiaj jestem trochę zbyt ciężko ubrany. Zawsze ostatecznie zostaje po prostu przeskoczenie przez płot. No tylko pamiętajcie, że to jest oczywiście nielegalne, a jak coś jest nielegalne, to trzeba znaleźć kogoś innego, jakiegoś losowego człowieka, który to zrobi, więc ja idę poszukać kogoś. Dobra, teraz tak na poważnie, to jednak zrobiłem zdjęcie zza płotu, więc zrobiłem z tamtej strony zdjęcie tak, żeby było kopułę też widać, bo właśnie od północy, no widać wejście, ale tak w sumie zazwyczaj robię zdjęcia, więc mam już ich dużo. A od południa, tak żeby było kopułę widać i powiedzmy panoramę tego. Temu polowemu już zrobiłem, ten plebiscytowy ominę. No i idę na ten drugi polowy. To w sumie najgorszy teren, bo to jest teren pokopalniany, czyli wiecie, dużo gruzu, dziur. I wszystko to jest przykryte śniegiem. O ile jeszcze takie doły spoko, to wiecie, cała reszta, czyli te pręty, kamienie, czy takie mniejsze dziury będą zakamuflowane. Ale na szczęście ten teren znam na tyle, że wiem, gdzie chodzić, żeby w dziurę nie wpaść. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić dzisiaj do Dąbrówki. Mam 3 godziny do zachodu słońca, tak samo jak ostatnio wziąłem statyw, więc powinno się udać w miarę. To wygląda śmiesznie i nawet nie wiem, jak daleko to sięga. Tam jest jeden schron, ale ja się przebijam do tamtej ścieżki, tego omijam i lecę dalej na taki dwuizbowy, z tamtego na 46. No i dalej już Dąbrówka. Więc przypomniało mi się, że tutaj jest jakiś dół. Nie pamiętam, czy tam woda płynie, ale tutaj jakby jest płasko, obok są drzewa przewrócone ewentualnie. Jest dużo śladów zwierząt, czyli jak zwierzęta tędy chodzą na taką skalę, to znaczy, że musi być tam przejście. Tak, tutaj zjazd, jak widzicie, był już lepszy niż na Bałdrownikach. No i tak, tutaj mam to wgłębienie, oczywiście na całej długości zawalone drzewami. A tutaj oczywiście jest normalna ścieżka. Czyli ten się powił. No, to jest fajnie. Idzie się, ale że śnieg spowalnia, to jeszcze nie widać na nim nic. Więc człowiek się czuje, jakby po prostu w miejscu szedł. No, przyszedłem z tamtego punktu do tego. Mimo, że tam sobie odpocząłem, to ta trasa zmęczyła mnie na tyle, że znowu muszę odpocząć. Kolejny obiekt mam przed tamtym domem. No, widać go chyba nawet. No, później lecimy już czysto Dąbrówka. No i w planach mam skończyć na 46, tak przynajmniej na dzisiejszy dzień. O 13:15, czyli mam 2,5 godziny światła. Raczej się powinno udać. No, 47 widoczna. Jeszcze tylko trzeba przejść przez małą rzeczkę. No, to jesteśmy przy schronie amunicyjnym. Tam jest dwukopułowy i zdjęcia będę robił obydwu. Thank you.
No, coś ciekawego się tutaj działo. Generalnie tak na pierwszy rzut oka, patrząc na to, ile tutaj niebieskiego jest, to myślałem, że to kibice Ruchu się bawili, bo wiem, że oni są na tyle głupi, żeby coś takiego zrobić. A tak patrzę, tutaj mamy 2115, tam napis seks, więc to pewnie jakieś gówniarze. No, wszystko ojebane w folii. Czy tam są butelki szklane? Tak. No, dziwne rzeczy musiały się tutaj dziać. No generalnie plan był taki jak zawsze, czyli wykorzystać to ładne wejście drzewne i po środku kopuła. Tylko patrząc na to, jak to jest to wszystko uwalone teraz, to ja nie będę nawet marnować filmu na tym schron. I generalnie nie ma się co dziwić, bo on leży pomiędzy dwoma najgorszymi dzielnicami w piekarkach, czyli Brzeziny i Dąbrówka. Zresztą magazyn amunicji, tam też często się takie rzeczy dzieją. Tutaj, z tym, że tu jest stretch. Więc trykador jest zrobiony. Mam jeszcze, nie wiem, godzinę do zachodu słońca. A może mniej nawet. No ale kolejny obiekt niby znajduje się po tamtej stronie ulicy. Plan na kadr w tamtym schronie miał i tak taki, że będzie widać kopułę. Takich kadrów już dzisiaj narobiłem dużo. Więc go sobie odpuszczę, no i wracam już do domu i będę musiał zobaczyć, ile zdjęć już zrobiłem i przygotować nową listę, bo tak jak mówiłem, teraz mi odpadł jeszcze jeden, tam też mi tata ma jas jeden odpadł, więc będę musiał dodać tam kilka obiektów. Jest poniedziałek. Najzimniejszy chyba dzień w trakcie obecnych opadów. Jak wychodziłem, było minus 10 stopni, mamy jakoś, nie wiem, 9:30. No i Maciejkowice, to jest ostatni dzień w ogóle śniegu. Jutro to masz być na plusie. W weekend niestety nie miałem czasu, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Więc teraz musimy zrobić, ile się da. 5,5 godziny do zachodu. Mamy w końcu ładne słońce. Mamy tutaj kolejny schron, to jest ten przechylony. Numerku nie pamiętam oczywiście. No i z tamtej strony widoczność samego schronu jest dobra widoczność, tylko nie widać żadnych takich ciekawych elementów. Teraz mam 24 mm, a jak sobie do 50 przyłożę, tak jak będę to widział w aparacie w kretinie, no to jest wąsko. Dobra, o. Tak się zafascynowałem, że się wywaliłem aż. A to będzie ładny kadr chyba. I zorientowałem się, że jak robię zdjęcia w pionie, to pokrowiec lubi się przechylić tak, że ja w wizjerze widzę normalnie, ale ten pokrowiec zasłania obiekt. Więc teraz się na szczęście zorientowałem, bo usłyszałem, że coś mi tam stuknęło od przodu. I na szczęście za dużo zdjęć w pionie nie robiłem. Ale wchodzi tutaj kolejny właśnie szczegół, o którym trzeba pamiętać i liczyć, że na poprzednich zdjęciach tego błędu nie było. Ostatni schron, który był w planach, zrobiłem mu dwa zdjęcia. Mam 34 zdjęcia chyba. Jest 12:40, więc mógłbym na spokojnie iść na godulę dalej. Tylko pytanie, czy mi się chce. No a druga opcja, która mnie bardziej kusi, to po prostu wrócić do domu. Te dwa zdjęcia, które mi tam jeszcze zostały niby do tych 36, to albo zrobić już tam sobie jakieś losowe zdjęcia i
punkcie. I ja tutaj kończę już przygodę z bieganiem po WŚ, przynajmniej w tej edycji. No a co będzie dalej, jakie będą kolejne zdjęcia, no to się dowiecie pod koniec. Więc przechodząc do metody skanowania, to jest ona na tyle prosta, że raczej tutaj zbyt wiele nie trzeba tłumaczyć. Mamy dosłownie losowe źródło światła, na to karetka, żeby to światło bardziej wyrównać, rolka taśmy klejącej, żeby to zdystansować i uniknąć przebarwień, jakie tam mogą występować na papierze po prostu. No i kolejna rolka, żeby właśnie ten film trzymać wyprostowany. Jeżeli film jest cały w rolce, a nie pocięty, no to wtedy zeskanowanie takiego filmu to jest około 1,5 minuty. Dalej już trochę dłuższy etap, czyli no praca w Photoshopie, gdzie trzeba te zdjęcia wykadrować. To zajęło już około 20 minut. Po wykadrowaniu wszystkie zdjęcia tam były robione w RAW-ach, żeby móc oczywiście więcej z tego wyciągnąć. Po wykadrowaniu było odwrócenie koloru, żeby oczywiście negatyw stał się pozytywem, a później zwiększenie przejrzystości, usuwanie zamglenia, które bardzo przydaje się właśnie w przypadku takich prześwietlonych negatywów. Tylko doszedłem do wniosku, że te zdjęcia mi tak nie do końca pasują, więc zeskanuję je jeszcze raz. Prześwietliłem je delikatnie, bo kiedy się prześwietli i odwróci kolory, no to jest ciemniejsze zdjęcie. Przez to musiałem używać w mniejszym stopniu tego usuwania zamglenia, czy jak to się tam nazywa. I na zdjęciu pojawiały się dzięki temu mniejsze szumy. Ostatecznie jednak miałem takie wątpliwości, więc macie tutaj po prostu po dwie sztuki. Pierwsze z tej pierwszej próby z dużym szumem i zaraz później zdjęcie z drugiej próby, gdzie wyszły one dla jednych może lepiej, dla innych gorzej, dlatego możecie sami sobie to porównać.